Czcigodny Księże Biskupie, łączy się z nami przez internet z pewnością biskup Edward, który nie mógł dzisiaj być, bo po operacji ma jeszcze okres rekonwalescencji. Czcigodni księża, drodzy bracia w prezbiteracie, diakoni, siostry i bracia. Nasza katedra, matka kościołów diecezji, Kościół biskupa diecezjalnego dziś ma swoje patronalne święto. Raz jedyny w roku mamy prawo oczekiwać, spełniając warunki Kościoła, wyjątkowej łaski, łaski odpustu. Ten tytuł Kościoła, jak wiemy, przez wieki zawsze wywoływał niesamowity rezonans w duszach, które poszukiwały Boga i chciały Go jak najpiękniej mieć w swoim sercu. Gdzieś jako intuicja, jako głębokie przekonanie tkwiło w samym łonie Kościoła, u samego początku, rodząc Zbawiciela, a potem przez wieki rozsiewając w sercach tych, którzy zanurzeni przez chrzest tworzyli Kościół. W końcu papież błogosławiony 8 grudnia 1854 roku sformułował dogmat jednoznacznie, nie pozostawiając żadnych wątpliwości. Od tamtej pory w kalendarzu liturgicznym mamy uroczystość, czyli święto czegoś szczególnego, dziwnego i całkiem różnego od poczęcia wszystkich innych ludzi. Czegoś szczególnego, dziwnego i całkiem różnego od poczęcia wszystkich innych ludzi, tak napisał Pius IX, ogłaszając całemu światu treść tego dogmatu. Ten dogmat w samej połowie XIX wieku wpisany jest niezwykły kontekst historyczny. Kontekst XIX-wiecznej Europy zdominowanej przez ruchy społeczne, właściwie przez jedną wielką reformę, albo niektórzy mówią anarchię życia społecznego, która uderzyła również w Kościół. Papież Klemens XI ponad 140 lat wcześniej, w 1708 roku, wprowadził święto niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, jeszcze bez określenia dogmatu, ponieważ wiedziony przekonaniem od samego początku, iż ona jest niepokalanie poczęta, pragnął, żeby ten niezwykły fakt, ta niezwykła prawda, to coś szczególnego, dziwnego i całkiem różnego od poczęcia wszystkich ludzi było nie sprawą dowolną, ale wkomponowane w kalendarz rytm modlitw całego Kościoła. W tym XIX wieku jakże niespokojnym jesteśmy świadkami, jak Matka Najświętsza próbuje dotrzeć do Kościoła, któremu dała Zbawiciela, przez różne wydarzenia, objawiając siebie w różnych prywatnych, a potem zatwierdzonych przez Kościół objawieniach. I tak, nie możemy nie pamiętać o tym, że 4 lata później mieliśmy objawienia 14-letniej Bernadecie Subiru. To ona, widząc Matkę Najświętszą, usłyszała od niej: jestem niepokalane poczęcie. Tam w Masabielskiej grocie we Francji, na południu, w Lourdes, od tamtej pory jesteśmy świadkami, jak ci, którzy wzięli sobie tę prawdę do serca, prawdę o jej niepokalanym poczęciu, przeżywają niezwykłe nawrócenie i niezwykłe uzdrowienia. Jedni nawet uzdrowienia fizyczne.
ale z pewnością wszyscy, którzy tam przyjeżdżają, bo świadczą o tym liczne świadectwa, przeżywają niezwykłe doświadczenie wiary, odnowienie wiary, uzdrowienie swojego wnętrza. Kiedy otwierają swoje serce na prawdę o tym, iż ona jest niepokalanie poczęta. Tuż przed tymi objawieniami, tuż przed ogłoszeniem tego dogmatu w 1830 roku, Katarzyna Labouret w Paryżu, siostra zakonna, otrzymuje objawienie Matki Bożej z tym cudownym medalikiem, który myślę, że wszyscy znamy, nazywanym cudownym medalikiem, z tym niezwykłym napisem: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Mamy w tych objawieniach i w tych wydarzeniach bardzo wyjątkowych, które pozwalały kolejnym pokoleniom w Kościele odkrywać coś szczególnego, dziwnego i całkiem różnego od poczęcia wszystkich innych ludzi w tej, która jest wybrana, również nasz polski akcent. 1 lipca 1877 roku w Gietrzwałdzie Justyna Szafryńska zapytała objawiającą się jej Matkę Bożą: kim jesteś? Miała tę intuicję, że to jest nieprzypadkowa postać. Miała tę intuicję, że to jest Matka Boża, ale usłyszała jednoznaczne, proste zdanie: jestem Najświętsza Maria Panna, niepokalanie poczęta. I to wszystko na tle tego wszystkiego, co działo się w XIX wieku w całej Europie. Europie, można powiedzieć, poddanej niesamowitym rewolucjom. Europie, w której nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach działy się powstania, upadki niepodległości, kryzysy ekonomiczne i społeczne, rusyfikacja i germanizacja u nas w Polsce. Na to nałożyły się niezwykłe odkrycia naukowe, szybki postęp techniczny, wynalazki, nowe maszyny doprowadziły do tego, że człowiek uwierzył, że jest geniuszem, że jest stwórcą tego świata, że właściwie niepotrzebna jest mu religia. Liberalizm, modernizm, masoneria, wszystko to, co jest owocem umysłu uwolnionego od jakiegokolwiek pytania się Boga o zdanie, doprowadziło do niesamowitego chaosu. Rodziły się nowe formy życia publicznego, społecznego, państwowego. Pojawiło się dzisiaj nowe pojęcie narodu. Zniknęło państwo kościelne. Resztką tego myślenia jest dzisiejszy Watykan. Ateizacja i laicyzacja życia społecznego wybuchły na taką skalę, jakiej jeszcze nie było od początku historii Kościoła. Te historyczne wydarzenia, ten zamęt i w jakimś sensie anarchia, które stawiały w sercach wielu ludzi mnóstwo znaków zapytania, w tym również pytanie, gdzie w tym wszystkim jest Bóg, odsyłają nas do niepokalanie poczętej, która właśnie w tym chaosie, w tym bałaganie społecznym, w tych niezwykłych ruchach rewolucyjnych, delikatnie, z niezwykłą czułością i delikatnością objawiała swoją największą tajemnicę. To był tak zwany trzeci dogmat maryjny, obok jednego pierwszego o macierzyństwie Matki Bożej, obok jej dziewictwa, ten był trzecim: niepokalane poczęcie. Niepokalane poczęcie, czyli coś szczególnego, dziwnego i całkiem różnego od poczęcia wszystkich innych ludzi. Nie ma co się dziwić, że papież, ten sam papież, błogosławiony Pius IX, ogłosił obok tego dogmatu również dogmat o nieomylności papieskiej w sprawach wiary i moralności. Jak bardzo trzeba nam przyłączyć się dzisiaj do wszystkich czcicieli Najświętszej Maryi Panny, którzy przez wieki, a zwłaszcza w takich trudnych momentach, wiedzieli, że trzeba schronić się, trzeba stanąć przy tej, która nas przeprowadzi, która nas poprowadzi w kierunku Boga,
która, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, została postawiona przy każdym człowieku i która, jak przeciwieństwo Ewy, nowa Ewa, nie da się zwieść szatanowi, bo jej moc nie płynie z geniuszu ludzkiego, ale z jej niepokalanego poczęcia, niezwykłej łaski, antycypującej dzieło odkupienia i zbawienia Jezusa Chrystusa na krzyżu. Nawet święty Tomasz miał kłopot, jak to zrozumieć i jak to wytłumaczyć. Wiemy też, że obok zdolności umysłu Pan Bóg dał nam duszę, w której najważniejszą cechą, aby otworzyć się na Boga, jest pokora. Ona w tym jest pierwszą. Najpiękniejszym przykładem, co to znaczy być pokornym, stawać się dzięki łasce Bożej wielkim człowiekiem. Jak bardzo trzeba nam przylgnąć, podobnie jak wtedy, sto kilkadziesiąt lat temu, uczynił to Kościół jednoznacznie, definitywnie przy niej, która została nam dana, abyśmy nie dali się zwieść złu, abyśmy nie dali się uwieść podszeptom szatana, temu, który symbolicznie przedstawiany jest jako wąż. Wolność od dziedzicznej zmazy grzechu pierworodnego sprawiła, że Najświętsza Maria Panna, dziewczyna z Nazaretu, była zdolna stać się godnym miejscem na zrodzenie Syna Bożego. I dlatego nasze zjednoczenie z Najświętszą Marią Panną, nasza pobożność maryjna, tak bardzo mocno wpisana i głęboko w pobożność ludu polskiego, otwiera nas na to szczególne działanie łaski Bożej. To nie jest zastąpienie działania Jezusa Chrystusa. To nie jest uczynienie z niej jeszcze jednej bogini obok Trójcy Świętej. To jest znalezienie, tak jak ona, w swoim sercu miejsca, które sprawi, że każdy z nas będzie doświadczał tajemnicy naszego zbawienia. Tej odpowiedzi na pytanie, po co ja w ogóle jestem, po co jestem stworzony, do czego mam zdążać, jak zrozumieć jednak mimo wszystko zawsze obecne w życiu każdego człowieka zmaganie się ze złem, z pokusą, z grzechem. Patrujemy się dzisiaj w nią, która to zrobiła najpiękniej, najcudowniej, niezwykle, a tak inaczej od każdego innego poczęcia. Patrujemy się w tą cudowną, przedziwną uległość wobec Boga. Tą niezwykłą właściwość, że stała się nieposłuszna wobec szatana, a posłuszna najmniejszej łasce nawet Boga samego. Żyjemy w czasach jakiejś wyjątkowej tendencji nieliczenia się z grzechem. Mało tego, wymazania tego słowa ze słownika życia codziennego. To, co grzeszne, jakże często stało się normalne, usprawiedliwione słabością kondycji człowieka. A to, co święte, bezgrzeszne, pełne łaski Bożej, znalazło się jakby poza zasięgiem człowieka. Jakże często w to miejsce, które jeszcze niedawno było pobożne, które jeszcze niedawno było tętniące życiem wiary, weszła słabość, niewiara, kapitulacja wobec właśnie zła i grzechu. Szatan ma do dyspozycji przeróżne środki, ale sięga również i po ironię, po szyderstwo, po kpinę, jakby żerował na tej słabości człowieka. Słabości człowieka, który odszedł od Matki Najświętszej, odszedł powoli od Jezusa Chrystusa, od samego Boga i stał się pastwą tego, który wydaje się być mocniejszy. Jezus stał się tylko jednym z ludzi, wprawdzie może nawet na niektórych najwybitniejszym ze wszystkich, nawet proroków, ale nie Bogiem. A chrześcijaństwo i Kościół jakże często to bardziej tylko instytucja, a nie mistyczne ciało Zbawiciela, w którym powinniśmy się pytać i znaleźć odpowiedź na pytanie, czy jest zbawienie, czy jest życie wieczne. Czym jest świętość? Co to znaczy, że Jezus Chrystus jest moim Zbawicielem i Panem mojego życia? To rozmycie się poczucia grzechu i coraz bardziej powszechna jego akceptacja doprowadziły do rezygnacji człowieka.
nie tylko jego powołania do świętości, ale i w tym, co doczesne. Bo czym inaczej wytłumaczyć to narastające zjawisko akceptacji agresji, cywilizacji uśmiercania człowieka, skracania życia, tej kapitulacji wobec wszelkiego wysiłku i niezrozumienia sensu cierpienia, niechęć do heroizmu, a w konsekwencji jakże często również niechęć do okazywania miłosierdzia. W to miejsce natomiast sięganie po przemoc albo po obojętność, którą tak bardzo jednoznacznie tropi we współczesnym świecie papież Franciszek, nazywając to cywilizacją czy plagą powszechnie obecnej obojętności. Nie warto być świętym człowiekiem. To niemożliwe, mówi dzisiejsze współczesne pokolenie i odchodzi od Boga i od Kościoła. My gromadzimy się dzisiaj na uroczystości wokół ołtarza Jezusa Chrystusa, wokół tego, którego dała nam Najświętsza Maryja Panna, dzięki temu, że jest niepokalanie poczęta. Dzięki temu, że w tym niepokalanym poczęciu pojawiło się miejsce niezwykłego działania samego Boga. Skaza grzechu pierworodnego nie miała w jej przypadku żadnych konsekwencji. Ale dzisiaj, kiedy rozglądamy się wokół siebie, również w Kościele, to można mieć wrażenie, że dla wielu ochrzczonych wydaje się, jakby ten wąż pokonywał, zwyciężał łaskę. Czyż nie jest to skutkiem odejścia od matki, od Bożej Rodzicielki, od niepokalanej? Czyż nie jest to skutkiem odejścia od tej, która wniosła w świat nadzieję na zbawienie? Bóg, nie wiemy dlaczego, ale wybrał właśnie taką drogę pojawienia się wśród nas, taką drogę spełnienia obietnicy z raju, iż człowiek nie zostanie osamotniony w swoim zmaganiu się z grzechem, z pokusą. To nie wąż ściera głowę niewiasty, lecz Jezus Chrystus pokonuje grzech i śmierć. I im bliżej jesteśmy niej, im bardziej odkrywamy pobożność maryjną, czas i miejsce spędzone tylko z nią, z tą najdelikatniejszą, najdziwniejszą, jak słyszeliśmy, z tą szczególną, wręcz dziwną i całkiem różną od naszego pocięcia, tym bardziej będziemy smakować w tym zwycięstwie. Doświadczyli tego wszyscy święci. Nie ma świętego, który nie odkryłby swojej pobożności maryjnej. My mamy skarbiec. Niezliczone przykłady Polaków wyniesionych na ołtarze, żeby wymienić tych ostatnich, najbardziej znanych w XX wieku, świętego Maksymiliana, błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego i świętego Jana Pawła II. Oni wręcz nawet w swojej pobożności byli tak nierozumiani, że oskarżani, iż zdradzają wiarę w Jezusa Chrystusa kosztem ich kultu do Najświętszej Maryi Panny. Im bliżej jesteśmy niej, tym bardziej musi znikać w naszym życiu ta biblijna nagość. Stan zaskoczenia, paniki i krętactwa, myślenia i sztucznego usprawiedliwiania się, kiedy musimy konfrontować się ze złem. Ta biblijna nagość, która odsłania przerażenie i wstyd, bo nie radzimy sobie z grzechem, bo odkrywamy jednak zerwaną więź z Bogiem, zerwaną więź również z drugim człowiekiem i odkrywamy swoją niemoc w czynieniu dobra, a tym bardziej w czynieniu Ewangelii. Kult Matki Bożej, nasza cześć okazywana niej, sprawia, że raptem w swoim życiu odkryjemy, jak wszyscy święci, to, że jesteśmy jednak zdolni do miłości. Grzech będzie ciągle pukał do naszego serca, ale on nigdy nie będzie miał ostatniego zdania. Grzech będzie chciał udowodnić, że nie jest najważniejszy nasz Zbawiciel, ale człowiek, poraniony, grzeszny, słaby, ale przecież umiłowany przez Boga. W ten sposób herezja antropocentryzmu doprowadziła do tego, że nie jeden nawet pobożny człowiek odszedł od Boga.
chcemy dzisiaj, stojąc przy Matce Bożej, bo ona została postawiona obok nas, jak Ewa w raju obok Adama. Chcemy dzisiaj prosić ją, żeby nauczyła nas pięknej miłości. Tej, o której tak papież Franciszek mówi, że musi być czuła, musi być wrażliwa na drugiego. Żeby była czuła i wrażliwa i wytrwała, musi mieć w sobie coś z łaski Bożej. Coś, co sprawia, że przestaje pamiętać o złu, że jestem zdolny do przebaczenia krzywdy, że jestem zdolny do ochrony życia, że znajduję w sobie wystarczającą czułość do tego, aby nie przejść obojętnie obok głodnych, bezdomnych i obcych. Jak Najświętsza Maryja Panna. Trzeba nam rozważać Słowo Boże. Najpierw Ewangelię, a potem może telewizję lub internet. Odrzucić plotki i dziwne teorie i swoje ja. W sprawach wiary i moralności najpierwsze miejsce w sercu katolika, wierzącego chrześcijanina musi mieć Słowo Boże, nauczanie Kościoła, a nie choćby nawet najbardziej ponętne i porywające teorie, które jakże często są tylko przykryte ideologicznymi słowami zaczerpniętego z kościelnego słownika. Niemożliwe i święte rodzi się tylko w duszy czczącej jej czystość i świętość. Inaczej nie unikniemy herezji, nie unikniemy błędów, a w konsekwencji nie unikniemy potępienia. Nie zapomnijmy przykładu świętego Józefa. Kończymy dzisiaj rok świętego Józefa. Nie zapomnijmy tego, który zaufał jej, który całkowicie, mimo mnóstwa pytań, mimo mnóstwa wątpliwości i mimo swojej męskiej dumy, jako ojciec czy mąż, jako mężczyzna, oddał się całkowicie jakby w jej opiekę, ufając, że to, co się w niej stało, a co on odkrył, jest Boże. Mało tego, spójrzmy i uwierzmy, że jeszcze bardziej niż święty Józef, patron Kościoła i nasz przewodnik, zaufał jej sam Bóg. Sam Bóg, Ojciec. Syn Boży w Duchu Świętym. Nie ma większej motywacji. Nie ma niczego piękniejszego i mocniejszego, żeby przekonać się i przygnąć do tej, która jest niepokalanie poczęta. Nie zapomnijmy, że w historii Kościoła jest taka piękna sentencja, oddająca to właśnie zaufanie i pewność, że wszyscy, którzy są przy niej, nigdy nie zostaną zawiedzeni. Łacińska sentencja mówiąca Servus Mariae nunquam peribit, sługa Maryi nigdy nie zginie, nie jest wymyślona nawet przez świętego, ale jest owocem doświadczenia całego Kościoła. Nigdy nikt, kto stanął przy niej, tak jak ona została postawiona przy każdym człowieku, nie przegrał, zwyciężył. Dzisiaj dlatego chcemy po mszy świętej się jej oddać. Pokornie stając przed nią, prosząc za siebie i za całą naszą parafię, prosząc za całą naszą diecezję, z naszymi biskupami, prezbiterami i za całą naszą ojczyznę, za cały Kościół w Polsce, który musi się zmagać z różnymi wyzwaniami, trudnymi, czasem wydaje się bolesnymi, ale na pewno z nią nigdy przegranymi. Amen. Błogosławiona jesteś Maryjo i wywyższona przez Pana. On wielkich rzeczy w Tobie dokonał, niepokalana. Ty, któraś słowo z wiarą przyjęła, by w Tobie ciałem się stało, zrodziła światu jutrzenkę nową, przedwieczną światłość.
akt poświęcenia się niepokalanemu sercu Maryi w jedności z sercem Jezusa. Najświętsza Panno Maryjo, która cała jesteś czułością Boga dla mnie, Matko Jezusa, Matko Kościoła i moja Matko, Królowo Polski i świata, ja, uznając swoją słabość i grzeszność, odnawiam i potwierdzam przymierze Chrztu Świętego. Wyrzekam się na zawsze grzechu, szatana i wszystkich jego dzieł. W Twojej obecności, Maryjo, wyznaję dziś wiarę w Jezusa Chrystusa, mojego jedynego Pana i Zbawiciela. Uznając testament z krzyża, oto Matka Twoja, przyjmuję Ciebie, Maryjo, za moją Matkę i Królową. Maryjo, w zjednoczeniu z sercem Jezusa i mocą Jego miłości poświęcam się całkowicie Twojemu niepokalanemu sercu. Oddaję Ci całkowicie ciało i duszę swoją, moje serce i moją wolę, moją pamięć i mój rozum, wszystkie myśli i pragnienia, całe moje życie i moją działalność, całą moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, mój czas, moje decyzje oraz wszystkie moje dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, przeszłych, obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowicie i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, dla wypełnienia woli Ojca, dla spełnienia pragnień Jezusa, dla radości i chwały Ducha Świętego oraz miłości ku Tobie i dla ratowania dusz braci i sióstr naszych. Amen. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam, Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moje serce, moja rodzina, parafia, ojczyzna i cały świat stały się rzeczywistym królestwem Twojego Syna i Twoim. Maryjo, moja Matko i Królowo, chcę, abyś mogła żyć, działać i kochać we mnie i przeze mnie. Amen. Akt zawierzenia narodu polskiego i Kościoła w Polsce świętemu Józefowi. W imię Trójcy Przenajświętszej, Ojca i Syna i Ducha Świętego, w tej godzinie dziejów naszego zbawienia wspólnie przezywamy Ciebie, święty Józefie, i Tobie się zawierzamy. O mężny Józefie, idąc za Tobą, którego pisma nazywają sprawiedliwym, pragniemy kroczyć, jak Ty z Maryją, drogą wiary, posłuszeństwa i ufności Bogu. Mężu słuchania i działania, stań przy nas w walce z mocami ciemności. I jak wielokrotnie ratowałeś swoją rodzinę od niebezpieczeństw, tak teraz broń naszych rodzin, narodu i Kościoła na polskiej ziemi przed szatanem, wprowadzającym podziały i kłamstwo. Niech Duch Święty prowadzi nas do prawdy, abyśmy naśladując Ciebie podejmowali współodpowiedzialność za Boży plan zbawienia. O dobry Józefie, tak uważny na głos Boga i wypełnianie Jego woli, pomagaj nam rozpoznawać znaki czasu i angażować się w przemianę naszego świata. Miej w opiece naszą Ojczyznę, abyśmy nieodpowiedzialnie troszczyli się o jej rozwój. Pokaż nam, jak być wiernymi obietnicom chrzcielnym i wrażliwymi na cierpienia i potrzeby sióstr i braci. Wspaniały wzorze wielkiej wiary, niezachwianej nadziei i serca płonącego miłością. Pomóż nam czuwać nad osobami starszymi, słabymi i chorymi. Chroń nasze dzieci i młodzież. Wspieraj tych, którzy służą społecznemu dobru. Pokorny sługo zbawienia, pomóż nam żyć Ewangelią, abyśmy tak z naszej kościelnej wspólnoty, jak i z własnego życia potrafili usuwać zło i grzech oraz żyć w pełni łaską. Pobudź nas do dzieła ewangelizacji w naszych rodzinach, parafiach i świecie. Współczujący pielgrzymie wiary,
który znasz ciężary przytłaczające serca, wstawiaj się za nami u Boga w naszej ziemskiej wędrówce ku Królestwu Niebieskiemu, abyśmy już tu, jak Najświętsza Maryja, uwielbiali Boga Ojca za ogrom Jego miłosierdzia, słuchali i naśladowali Bożego Syna oraz doświadczali radości w Duchu Świętym. Święty Józefie, opiekunie świętej rodziny i Kościoła powszechnego, pociągnięci przykładem Twoich cnót i ufni w Twoje wsparcie, zawierzamy się Tobie, abyś był naszą inspiracją i przewodnikiem w prowadzeniu życia godnego chrześcijan. Dlatego obieramy Cię dziś za naszego obrońcę i szczególnego patrona tak w życiu, jak i w śmierci. Amen. Weź w swą opiekę nasz Kościół Święty, Panno Najświętsza, niepokalana. Niechaj miłością każdy przejęty czci w nim Jezus. I kraj nasz cały, i lud Twój wierny, Tobie, Maryjo, dziś polecamy. Niechaj nas zbawi Bóg miłosierny, którego Do